Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii Zagrajmy w Dark Souls 3. Ja jestem Kamek i w tym odcinku zajmiemy się nową lokacją. Już zostało tylko w jedną stronę iść do tej nowej lokacji, do lochów Irithilu. Jeszcze tylko sprawdzę, czy dobrze tutaj idę. Tak, i to stąd przychodzę do tych lochów. Tam już dalej się nie dało. No nic, w żadną inną stronę nie mogę w zasadzie iść, bo już wszystko zbadane, wszystko wyczyszczone mam. Prawie dokładnie. Tam jeszcze w tej lawie zostały jakieś tam przedmioty, inne bariery, a tak to, no, zostało już tylko tutaj. O, ja bym tu pobadał. No, nie tyle, że leży, ale może... No, właśnie. Tak mi się wydawało, nie? Że jakaś zasadzka będzie. Tu wstał gościu. No, dostałem duszę za niego, to znaczy, że już koniec z nim. Tutaj nic nie widzę. O, ale mi... Duży odłamek grudki potrzebuje. Tutaj nie widzę nic. Tam coś albo łazi, albo coś się dzieje, bo... A, jeszcze ta jaszczurka mi została w tym... zamknięta. Jak to otworzyć? Może trzeba po prostu... Z drugiej strony jeszcze spróbuję. A, z drugiej nie za bardzo. No nie wiem, kurczę, jak tutaj dostać się. Jakąś dźwignią może się otwiera. Co oni robią? Jakieś te opary wyrzucimy. Nie wydają się trudni. Lutownica. Arystokratyczna maska, okej. Okay. Jak bydło chcieli mnie oznakować, tak? O, tu jest. I tu może się da? Nie? Nie wiem. Na dole pewnie coś chodzi. Okej, okay, niknąca dusza. Otworzymy. A, nic nie ma. Może tutaj? Nie wydaje mi się. Ale będzie mnie teraz męczyło. Coś tam zostawiłem. O, moment, bo ten z lutownicą jest. A co ja mam tak mało życia? O kurde! Czemu ja mam tak mało życia? Nie widzę żadnego debuffa. Lol. Teraz mi się zwiększyło, kurde. Ale sporo mi życia odebrało. Bo maksymalne życie mi tam odebrało. O, teraz mi spada. Lol, no to kurde masakra. Oni jak patrzą na mnie, to chyba jakoś tak klątwę zarzucają, że maksymalne życie mi spada. A potem jak się odnawia, to... Ale fajnie tutaj zrobili taki krzyk. Wiedziałem, że coś może się stać, jak tylko podniosę ten item i ten krzyk, no to już taki psychicznie byłem przygotowany, że coś tego. No, oni takie czerwone światło z nich i oni wtedy spada mi życie. O, są te klatki. Ale jakieś takie ulepszone widzę. Ja sobie przystawię w takim razie te strzały. I zaraz zobaczymy, jak to działa na nich. O, jak zwykle bardzo dobrze. A na nich jak działa? O, teraz jest czerwony. Okej,
Dobra, idziemy. A to ciężki przeciwnik w gruncie rzeczy. Bo jak się nie uważa i życie mi spadnie do bardzo niskiego poziomu, no to kurde, oni mogą bardzo szybko zabić, nie? Jak się nie zauważy, że coś nie tak, kurde, życia mało, jeden cios leży. Tam jest, dobra. Wygląda, że nic nie ma w środku. O, jest teraz czerwone oczy ma. No się przestawia jakby, nie? O, teraz, nie? Jak patrzy. No teraz jest okej. Kurde. Spróbuję go z łuku w takim razie zdjąć. Może to taka lokacja jest właśnie do łuku. I prosto w łepetynkę. Ale oberwał, aż się przewrócił. No nic, tutaj nie warto leczyć się, tylko najlepiej chyba podróżować z takim małym zdrowiem. Żywica bladej sosny? A tu odgłosy są, ja pierniczę. Zaraz takie mam wrażenie, że zaraz na mnie coś wyskoczy. Duże odłamki, kurde, już tego mam. Niedługo będę do skrytki dostawał automatycznie. Tyle tego mam. Dobra, mam 11 estusów, tu wezmę jednego, zużyję. No tak, na wszelki wypadek. A co to tutaj jest? Tutaj coś jest. Przy ścianie. Wow, kurde. Patrzcie, co to kurde jest, nie? Okej, tutaj nie widzę. Bo od tej strony pewnie można otworzyć tylko. No, tak mi się wydaje. Nawet nie sprawdzałem, ale tak mi się wydaje po prostu. Ja spróbuję, jak on jest tyłem odwrócony. Da radę, czy nie? Klatki mogą mnie. A nie wyszło. O kurde. A ich jest więcej. Zasadzka była. Kurde, znowu mi rozwalili życie. Muszę się chować ze ścianami. Okay. Oni jeszcze tu chyba klątwę narzucają. Albo skamienienie, albo klątwę. Okej. Okay. Tu jest czysto. Tu jest znowu ten stwór taki dziwny. Ła. Ła, nie, nie. Nie wiem, co się dzieje. Ła. Nie mogę uciec. Ja nie wiem, jak on atakuje, a ten już jest agresywny. Na jakimś kwasem. Pluje. Okej. Okay. Nie jest taki trudny, że tak powiem, ale no, lepiej być ostrożnym, bo to pierwszy raz z tym mobkiem walczę. O, no to jeszcze.
dostał kryta. Znaczy kryta, krwawienie. Od razu po nad stołu zeszło, nie? O, tutaj jesteś. Znowu 157. Coś. Dobra. No tam coś jeszcze zostawiłem. Jeszcze wrócę, bo już tutaj widzę, że progresuję konkretnie tą lokację, a tam można było jeszcze zejść na dół chyba. I tam by był być może ślepy zaułek, a jak nie, no to kurde. Nie wiem. Tu jest to zejście, nie? Nie, nie tutaj. Gdzie to było to zejście? Tu chyba. Kręcić, czy to zejście było? Być może tu będzie ślepy zaułek, jak tak, to... No, tu są te. Widzę już. Tu też. Okej. Okay. No, to tego, co rozwaliłem. Aj. Bardzo prosty, tylko trzeba uważać na nich. Oni tak bardziej jaskrawi są, bo ci już nie. Oni nie są. Jest tu tak samo. Ale te dwa są już, nie? Nie tak. Nie. O. Został kryta. No, ja wyrwałem za blisko. Do nich nie można zbyt blisko podchodzić, bo się podejdzie to. Fajne te krwotoki, kurde. Bo tych można fajnie jechać, nie? A to ten z krwotokami. Kurde. Teraz już mam krwawienie, no to przerąbane po prostu. Może mam jakieś serum na krwawienie, zaraz zobaczę. Dużo tego już różnych badziewi poznajdowałem. Zobaczymy. O to, dłużej. O, udało się. Uff, dobra. Zamknięte, a tam coś jest. Znowu, kurde, kuszą ludzi. Ja piernicę, no. Nie wiem, jak tam się dostać, no. Ale wkurzające. Nie, by był jakiś napis na ziemi, by napisali inni gracze. Już starego czarodzieja. Cały set. O kurde. Co tu było? No dawaj, szybko puszczaj. Ale tyle dobrego, że mi nie nadał krwawienia. Szybko trzeba zabić, żeby nie zdążył ciosu zadać, bo jak zada cios, to krwawienie będą. Robaki mnie obejdą, nie? Dobra. No, tak jak myślałem, że tu będzie... Aha. Co? No, potok. A ten jest jakiś mocny, kurde, no ja go biję. Wielka magiczna tarcza? Okej, nie pogardzę. Cokolwiek mi dacie, nie? Dobra, zobaczmy, czy nie. Nie, nic, kurde. Co tu jest napisane?
pod tobą przedmiot. No tak, bo on to miał. No dobra. Czyli tu już mamy czysto, okej. Okay. Jedną stronę, no w zasadzie większość już wyczyszczona, tylko w jedną stronę można iść w zasadzie, nie? Nie wiem jak tu, może tu później jakiś klucz się da będzie miał, albo jakiś przedmiot, który będzie otwierał, nie wiem, albo może jakąś dźwignię i się otworzą wszystkie, albo nie wiem co. No ale szkoda, już drugi taki przedmiot, który kurde wkurza graczy, a... Nie wytrzymam tego. No ludzie się wkurzają, że im... No tutaj coś jeszcze piszcie. Skrzeczy. Dobra. Lecimy. O, tu jeszcze zapomniałem czegoś. A co to tak? Od razu zszedłem? A nie, tutaj w ogóle nie poszedłem. Okay. Klucz uciekiniera. A, i teraz będzie można otworzyć pewnie. Kurde, super. To ja wrócę się tam. No, to teraz luz, nie? Aż na sam początek pewnie się wrócę. Bo tam na początku był jeszcze przedmiot. Może najpierw tu? Nie tu. Tu szybciutko. Jestem taki ciekawy, co tam będzie. O, tutaj. No zamknięte, jak to? Kurde, to po kim mi dali ten klucz, no? Co to jest? Do zabitego okna w lochach Iritil. Wiedzie ono jednak tylko do bezdennej jamy, nad którą rozciąga się paskudny widok zrujnowanej, zbezczeszczonej stolicy. Sama architektura zdaje się być okrutnym żartem, jak i strażnicy więzienia płatają uciekinierom, okej. Okay. Moment, ja tutaj dobrze... Kurde, to lipa. Heh. Tyle drałował, ten na dół jeszcze. To nic by nie dało mi, kurde. Dobra, lecimy. Tam jest, może do tego trzeba. Oj, kurde. Trzeba inaczej. Coś masz, czy nie masz? No dobra, otworzymy, zabijemy. No i okej. Okay. Co tutaj? Uważaj na strach. A tam strach, to kurde, tylko mnie dźgnął. To co za to takie przerażające nie jest aż, nie? A, tu nie jest przepaść, okej. Okay. Dalej są jacyś zielone. Tutaj coś jest. Mi się wydaje, że tutaj może coś z tyłu mnie zaatakować, strącić stąd. Nie? Wow! Ale to jak się to wygląda. To mi się da podejść, nie? Jakoś wiodąca do domu. Jak się boisz, to możesz wracać, nie? Od razu. Zobaczymy w drugą stronę, co tam jest. Tam widzę, że jest progres. Ja chcę w drugą stronę jeszcze zobaczyć. Wyczyścić to do końca. Nie można otworzyć z tej strony? To jak ja mam otworzyć z drugiej strony? No to kurde... Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tam jest jakieś z dołu zejście. Jeszcze niżej jakby się dało zejść. I tamtędy chyba. No, tam pewnie będziemy jeszcze chodzić, okej. Okay. Ten skrót odblokujemy sobie pewnie niebawem. Teraz tak, tutaj... Widzę dwóch, ja sobie wezmę jednego, zawołam. Nie wiem co to jest. To jest ten z lutownicą, tylko że... Kurde, co on taki łatwy? Ja unikiem go, kurde. Uważaj na prawo. Tu można zeskoczyć? Ale to wysoko dość, kurde. Chyba, że tu... O, tu jest ktoś za. Dwa razy uważaj na prawo. Okej. Okay.
Ja sobie drugiego zawołam. Ale oni słabi są, kurde. O kurde. Ja go chciałem zawołać, a to on woła mnie. Okej. Okay. Wyłapał chyba nawet w ryja. Okej. Okay. Tu co tutaj? Tak wszystkich przeraził, że... Że tego? Jeden mobek? Okej. Okay. Też okej. Okay. No dobra, wydaje się być czysto. O, to może być mimik. Ja już każdą skrzynkę... O, tutaj jest tyle tych... Nawet nie czytamy, zobaczymy, nie? Ale on ma damage, ja pierniczę. On ma duże takie ruchy. Bardzo łatwo uniknąć. Jeżeli podejdziemy tu, bo on jak mnie kopnie, to ja polecę sobie. Będę nauczył się latać wtedy. Fragment Estusa. Ła! Kolejny Estus. Będzie 12. Uważaj na pułapka. Przed tobą potwór, przed tobą skarb. Przed tobą wrogi stwór. No, już bez czytania, ale to spoilerują za dużo, nie? Pułapek powinni nie... Ktoś zginął nawet. Jakaś też pułapka. Tutaj da się zeskoczyć na coś albo na kogoś. O kurde, skąd wyście się wzięli? Tylu was? Aaa, nie zdążyłem. Ale oni są słabi, ja pierniczę. A, tylko że niektórzy strzelają. To jest jedyny mankament. Kurde, ale oni naparzają. Moment. Ci podleczę. Może oni bardzo łatwo ich zachwiać, nie? Bardzo wolne ruchy mają. Ciasto z łajna. Dwóch. Strzelających. Jakby ich zwziąć? Może z łuku? Chodź, chodź, chodź. No, ja bym wolał, żebyś ty mnie tego nie trafił. Bo to też ciężko wyczuć, w którym momencie on już uderzy, nie? Kiedy jeszcze robi zamach, a kiedy nie. Jesteśmy Robin Hood, kurde. Taka zabawa z nimi. Też jest dziś zaskoczenie, ale ja bym wolał najpierw zbadać to, gdzie mogę się wrócić, a później dopiero będę patrzył na zeskakiwanie i tak dalej. Więc jakiś dziwny. Co on tak... No jakieś sierpy ma. Okej. Okay. Tutaj jest coś napisane. Tutaj. No dobra. Dusza znanego coś tam. Wiwat przewrót. Tak. Dobra. Zobaczymy jeszcze tylko tam. Tam widziałem drabinę chyba.
Aha, tu bym już zeskoczył. Nie. Może to ten skrót. Takie drzwi. Nie, to jeszcze nie to. Ale może droga do tego skrótu. Nic nie zostawiłem, nic. Najpierw sprawdzi. O kurde. O fuck. No. Śpi dalej. Powolutku. Nie chcę tutaj tracić bezsensownie tych estusów. Kurde. Od razu w tył muszę. Weźmiemy Embera. Dużo mam. A nie widzę, żebym mógł tych lutowaczy jeszcze znaleźć. Ciekawe, ile on życia jeszcze ma. On mi dużo wytrzymuje. Chyba nie widać tego. No to taka zabawa będzie, nie? Już trudno. Teraz mu utnę tą rękę normalnie. Aj. O kurde, ale wziąłem sobie na balę. Nie, niepotrzebnie tego. Mocnego ciosa ładowanego. Zaraz padnie i tak to muszę. Niecierpliwie się tak. Nie? Zabawa w ciuciu babkę. W końcu padniesz, szmato. Bo ja nie wiem, czy ja dam radę teraz zejść na sam dół teraz. W tym momencie, bo tak to normalnie bym go standardowo sklepał, a tak to lipa, nie? Muszę tak się bawić. No, musłem go raz. I tak mi nic nie zrobić na razie. Idź spać. Wyczułem, jak można dwa ciosy. Dobra. No już niedługo powinien mieć życie. Trochę go bije jednak. Ludzie, ale zabawa. Idź spać. Kurde, z 5 minut już się z nim tutaj kurde bawię. Okej, 3 ciosy będę wiedział, jak zrobić. O, jeszcze obrywałem, za późno. No jest tu co schodzą. Nie?
No ile ty jeszcze będziesz żył, człowieku? Odpuść, no. Ludzie, no, wkurzać mnie to już zaczyna. Już niewiele musi mieć życia, ale... A, zapomniałem się tutaj. Teraz zobaczmy, może on ma życia tak, może da radę. Padł wreszcie, szmacie się. 5000 tylko za niego. Dusza jakiegoś tam rycerza. Też można iść. Są szczury jakieś. Ja sprawdzę, bo tutaj jest chyba dalej progres. A zobaczę, gdzie tam się zeskakuje. Oj, kurde, daleko znowu do ognicha jakiegoś albo do skrótu. I to było to tutaj. Tutaj chyba. No, tu. Zobaczymy. A ryzyk fizyk, spróbujemy. O. Tutaj ominąłem, tutaj był ten gigant? Nie. Tak, tu tutaj był. Okej. Okay. No i tutaj normalnie bym szedł. Czyli dobrze, wszystko jest okej. Okay. Tam coś pominąłem, ale nie wiem jak tam wejść. Później sobie może obadam. Okej. Okay. O kurde, dwa stusy. Ember zużyty. No kurde, co jest? A, jeszcze jeden ten wejdzie. Tam coś jest. Lepiej sprawdzimy tu. O. Słyszę te bazyliski. Jakby ślepy zaułek, oby. Ta lewa to chyba, bo widzę, tutaj jest. No ojej, dobra, chodźmy tu. Dobra, najpierw się z minikiem po. To nie jest jakieś inne. Nie stoi pionowo. O, na tego muszę uważać. Bo one tak czasami potrafią złapać, że zjada się od razu, jak się dobrze nie uniknie. Stary klucz do celi, może to Teo właśnie będzie robił. O kurde. Ja pierniczę. Spadły jest po prostu. Kurde, co jest? Ja się tak łatwo nie dam, nie. Odwalcie się. Dobra, będę musiał zejść jeszcze raz.
Zasmrodziły. Się ciężko walczy. Oj, dawać, chodź tutaj. One w zasadzie nie potrafią normalnie chyba uderzyć. Tylko mogą zasmrodzić, nie? Okej, ten klucz chciałem zobaczyć. Nie zdążyłem. Do celi. Do najstarszej celi. Samotny gigant. No dobra, może to otwiera te kraty. No ale to już... No, już nie będę się tyle wracał, nie? Kurde, nie widzę siebie. No, fuck. No. Dobra, ja mam proszek naprawczy, ja sobie użyję go. W ogóle go nie używałem do tej pory, więc... Jak na wszelki wypadek, bo coś chyba broń słabiej działa. Okej. Okay. Proszę, bądź jakieś tu gnicho, jakiś skrót, cokolwiek. I to był skrót, okej. Okay. O kurde, ale ich tu też trochę jest. Nie będę się leczył. Może tam pobiegnę. Z tego względu, że może, bo oni mogą mi zmniejszyć kamień z moczego korpusu. Bo oni mogą się leczyć. O, tu może będzie ta. Co tutaj piszą? Zbliża się to, co za tobą. Nie wiem. Zobaczymy, czy może tutaj będzie jakiś skrót. Szybko zszedłem. O, tu można było ten, coś sprawdzić, zaskoczyć. Tak, tu jest ten skrót. Z tej strony można otworzyć, okej. Okay. No to jak już tu jestem, to mogę sprawdzić te cele od razu. No to trzeba było do góry pójść, tam w prawo. Oj, dobra, podejdziemy, mimo wszystko. To jest skrót, ale kurde, no to jest jeszcze i tak daleko. A tutaj nieźle wykosiłem ich wszystkich. Żeby tutaj dojść, a ja bym wolał gnicho jakieś, nie? Nie, tutaj. O, kurde. A, niechcący. Cisnęło mi się to. Tu było jeszcze, tak? Zamknięte. O kurde. To lipa, to też nie działa. To jednym słowem kupa wyszła. Nie wiem po co są te dwa klucze, dostałem, ale żaden nie działa. Przy tym tam pisało, że było napisane, że ten klucz do najstarszego tego, który znajduje się u stóp tam giganta, ta cela, czy coś takiego. Oj, kurde. Dobra, trudno. No to teraz weźmiemy. Ops. Inga błyskawic. Ła. Kurde, aj. No to tutaj jest ten skrót, to dobrze. Okej. Okay. Teraz jak tutaj wziąć i zgarnąć? Zaszarżować to też nie jest zbyt dobry pomysł w ogóle.
Aż się przewrócił. Dobra, strzał mi prędzej zbraknie niż ich zabija. Jak mam tutaj skrót, kurde, ile ich to jest? 4 plus 3 tam, tak? To jest 7, oh fuck. Może oni jakoś patrolują naokoło, bo ja tutaj... No to mi za długo zajmie, nie? Mógłbym nożami do rzucania. Zobaczmy. No, ja mam 3 tylko. Bomb ile mam? 0, kurde. Wszystko mam wyczyszczone. Dobra, spróbujemy tu podejść. A to jest ten, gdzie mam? 2 nawet. Nie, tu jeszcze leży. Okay, muszę uważać, żeby... Właśnie, kurde. Ja wyczułem go. Jak ja mam mało życia, ja pierniczę. Tu jeszcze gość leży. Mu się dał. On tu tak leży sobie. Niby nic, niewinnie. On są 2. Ten jest jakiś inny. O, tutaj jeszcze się obudził. O fuck, skąd on się tu wziął? Już sprawdzałem tam pod ścianą. Kurde, jeden tym robi, drugi tym. Kurde, rozwalał mnie, no. Może tutaj gdzieś był na ścianie, nie zauważyłem go wcześniej. Zbezczyszczony węgiel. Kolejny węgielek. Ciekawe, jakie teraz będą zaklinania. Poszli, fajnie akurat. No. I dużo życia nie możecie umieć. No. Próbujemy ich rozwalić od razu. Kurde, ile ja mam życia. Może mogą mnie nawet zabić tym. Kurde, spada mi, o kurde. Ja, ile ja mam życia normalnie. To tak mocno aż daje, ja cię. No, idzie tutaj. Kolejny zszedł. Ja nie mam już życia, na jeden cios jestem. Cokolwiek mnie dotknie, tylko szturchnie i już leżę, nie? Tu 3, tam 2. Ja cię. A coś mi się podleczyło, skąd? Aha, już wiem. Wykradłem. Ja mam ten pierścień do wykradzenia. Ekstra! Aż tyle dało, bo ja w kilku naraz biłem do tego. Ale ich tu wykosiłem, ja. Na zerowym prawie życiu. Leżą. Stamtąd wyszedłem. Czy tu by się przydało żar? Bo ja nie mogę już zużyć żaru, nie?
Ale to są dość łatwi przeciwnicy. Tu muszę uważać, bo mnie coś zaraz wyskoczy i... Życia nie mam, no dwa ciosy jednak. Tutaj jest ze ścianą, dobra? Tu piszą? Nie czeka cię wróg. Uważaj na strach. Pewnie nade mną jest gościu. Nie widać, żeby było. Ale podniosę i będę... Okej, nic. Dwa teraz popioły dostałem. Okej. No tutaj trochę się przestraszyłem, nie? Mimo wszystko. Ja mam mało życia i kurde, tak się skupiam, żeby nie zginąć teraz, nie? O kurde, ten... Tamten jest ten. Tam nie będę otwierał. Szybko za nimi. Rękawiczki strażnika więziennego. Aha, czyli tu można wejść. On nie jest połączony z tamtą celą, nie jest. Też zamknięte. No tam nic nie... O, tam jest też jakiś ten. Niewolnik, tak jak ten nasz złodziej. Tego tu nie będę otwierał, po prawej, bo gościu może mi trochę zjechać, a ja bym wolał, no, jakieś ognicho znaleźć najpierw. Nie wiem, kurde, nie widzę ognicha. Ja pierniczę, no. Masakra. Jakby się coś czaiło na tym moście. Za spokojnie tutaj jest. Duża dusza, okej. Okay. Tu jest coś napisane. Spróbuj druga połowa. Zbezczyszczona stolica. Nowe, to pewnie pełnią ognisko. O, wiedziałem, że za spokojnie. Próbujemy zejść. Może tu ognicho będzie jakieś. Okej. Gdzie jest ognicho? Nie widzę. Kurde, no. Tam jest chyba. Jak to nie napis, to będzie ognicho. Spokojnie zabijemy tego, tylko że muszę, kurde... No, z 1/3 życia to nie bardzo, nie? Jest ognicho, ja myślałem, że tutaj ten znak to ognicho, ale jednak jest gdzie indziej, ale jest, najważniejsze. Fragment kości nieumarłego i ten nowy, ten, tam jesteś, tak? Dobra, spoko. Odpoczywamy. Wezmę sobie Estusa, dam fragment kości nieumarłego i... No, i możemy tam nie iść tego. To jest chyba gargulec, tak wyglądał bynajmniej, tylko że trochę większy jakby był, nie? Dobra, także pierwsze to idziemy do kowala. No i damy sobie poziom, żeby tam nie stracić jakichś dusz, nie? Tak, jakieś popioły dostałem, aha, jeszcze tu węgiel, wszystko mam, kurde. Wzmocnij butelkę Estusa, pam, poszła, daj węgiel, zbezczyszczony. This is much too dark. Yet a smith I remain, but forget your fight is for the flame. A cursed fate this may be. Dobra, zobaczymy, co może teraz zaklnąć. Coś doszło? Pusty klejnot, okej. Okay. Czyli tam puste podwójne ostrza, czyli redukuje to, ale daje... Nie wiem, co to daje w sumie, chyba na bazie tego, ile jestem pusty. Działa. Widzę, to skurczę, no nie wiem. O 3 obrażenia fizyczne więcej, ale tutaj 20 ponad mniej, nie wiem. Zatruty krwawy klejnot, o, już można krwawy nadać. Zwiększyć sobie, ale tylko o 5 krwawienia, to jest bardzo mało, kurde, to jest prawie nic, nie? Się w ogóle nie opłaca. Teraz można krwawy, fajnie.
Właśnie tak się zastanawiałem, czy nie krwawy zamiast do zręczności, ale kurde, nie opłaca się. Klejnot mroku, no tak jak widać, do mroku dodaje i skaluje się z wiarą i inteligencją. Głębin poświęcony, bo to wszystko już miałem. Ciężki, wykwitny, czysty. No, no to dobra, tyle. Tu mam popioły jeszcze jakieś dla tej gościówki. Pustynne. No, zobaczmy. Może będzie miała jakiś lepszy tytanit, brudka? Nie, duży, migoczący, to taka lipa, jednym słowem. Strasznie drogo ma u mnie. Jest, ja mu ten kartuski róż pokupował. I PvP sobie powalczył. No więcej ma pewnie tych elementów. Widzę płaszcz pustyni, jakieś spodnie pustyni, rękawiczki i tak dalej. To jest maska złodzieja, to nie jest akurat pustyni. No i tutaj... Mroczna strzała, duża strzała. Mam tych dużych, ale to za resztę tych dusz wezmę. Wezmę najpierw, wydam na level. Dobra, jeden, już prawie 40. Do 40, bo tak coś było chyba w poprzedniej wersji, że 40 to jest taki miękki limit, że potem już tyle nie dają punkty, co do 40. Więc będziemy sobie co innego pakować, nie? Duża strzała, to weźmiemy. Okej, okay, weźmiemy wszystko. Okay. I jeszcze fragment kości, tak? Butelka Astusa plus 6. No, to mamy mega wykoksani jesteśmy. Wyczyszczona stolica. No ale nic dziwne, z tym w tych lochach i Rithilu nie ma... tam jeszcze dużo pominąłem jednak, tam widziałem dużo skrytek, nie wiem jak tam się dostać po prostu. Może poczytam, bo już całe zwiedziłem te lochy, znaczy prawie całe, że tak powiem. I ten... no i jak sprawdzę, jak tam się dostać, jak tam działać. Sprawdzę, czy tam nie ma bossa jakiegoś, może pominąłem znowu. No i może poza nagraniem to zrobię, albo zobaczę, jak coś ciekawego będzie, czy tam dłuższy, że tak powiem, etap, to wtedy pomyślimy. Bo jakby tutaj z tobą walczyć... Na tym moście to ciężko. Ciężko, bo nie dlatego, że ten, ja bazuję na unikach, a nie na tym. No, już prawie zleciałem. No. Ja od razu zeszedł. Nie jest taki trudny. No i dobra. Jakiś taki słabiak trochę. Dobra, to tyle na ten odcinek. Nie było tam, może bym jeszcze... O, tam jeszcze spróbuję się dostać na tym odcinku i już kończę. Na koniec chciałem właśnie tego gargulca rozwalić. Żeby coś ciekawszego było raz. Chociaż... Nie, to jest tam, tak? Wystarczy, że tu zejdę. A, nie. Kurde. Jak tam się dostać? No to nie wiem w sumie. Na pierwszy rzut oka myślałem, że to taka zwykła półka, że zeskoczyć, ale... Tu jeszcze jakaś drabina jest na zewnątrz. Gdzie ona prowadzi? Zaraz zobaczę. Tam się w ogóle da wyjść, nie? Nie da się z tej strony. Nie, coś jest jednak. Już bardzo daleko. Zginę tam. Zeskoczę. O. O kurde.
No nie, to ja już standardowo tam chyba będę jak i tak szedł, także... No dobra. A, jak tam się dostać? Kurde, nie wiem. Dobra, to kolejny odcinek będziemy nową, tą zbezczyszczoną stolicę... sprawdzać. O. To zobaczę. A, tutaj dłużej jest. Nie, tędy nie można iść. No, to tylko w jedną stronę można iść tędy. Też coś jest, pewnie drugą stroną trzeba będzie obejść. A, to chyba nawet ta drabina. Chociaż nie, no co, nie wiem. O, jeszcze jeden. Ale to są łatwe. Można ich ten... zachwiać. Płomienny młot gargulca. Nawet dwa gargulce będą w tym odcinku jeszcze. Nie no, tak jakby to było jednak tu, ta drabina. Zobaczę jeszcze tylko, gdzie ona prowadzi. Już miałem kończyć, kurde, ale jeszcze tak ciekawość mnie bierze, a tu już muszę iść spać też. I to już będę musiał zakończyć w ogóle. O. A, tutaj jest tak. Jak się dostać? Czyli no, nie można tak standardowo. Pokusili graczy. No, czyli się dostałem tam jednym słowem. No i co? Tylko tutaj zostało pójść, nie? Tak się zastanawiam, czy tutaj... A, tutaj jest przepaść. A, cwaniaki. Idę za jaszczurką, a tutaj bam! I spadam w dół, nie? Chyba podobnie będzie. No, tam gdzieś spadł. No, migoczące tytanity praktycznie cały czas dają, nie? Także nie ma takiego dobrego. O, tu jest też. No. Trzeba uważać, jednym słowem. Jakbym biegł za tą jaszczurką, się bym rzucił, to bym kurde wpadł tam, nawet bym nie zdążył. Znaczy, nawet jakbym zareagował, to on taki rozpędzony, to nic nie tego, nie wyhamuje tyle, nie? Zardzewiała złota moneta. O kurde, dobra. O nie, znowu tutaj. Takie wodne. Ja nie lubię tego. Nie lubię. Myślałem, że już takie jakieś ruiny będą fajne, takie kępa kwitnącego fioletowego mchu. Czyli to jeszcze zatrute będzie na dodatek, nie? Z tego wygląda. Okej, okay, jeszcze tam chyba jedno ominąłem. Tak, tutaj i tutaj. Znaczy, można by przeskoczyć te dziury. Wtedy nie trzeba by... ale ja bym spanikował czy coś, to wtedy lipa, nie? A nie, to jest to samo. No dobra. Tyle. Tyle na ten odcinek. Także dzięki za obejrzenie. No i zapraszam na kolejne odcinki. Wydaje mi się, że już dochodzimy do tego giganta. No ale pewnie to jeszcze chyba będzie trwało, także jeszcze z bossa czy dwa do giganta będzie, nie? A potem to się zobaczy, także no dobra, to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć.